Jesteśmy, szanowni państwo, przy punkcie trzecim. To jest wystąpienie mieszkańców, wystąpienie osób niewidomych członkami rady. Pan radny Macherka, proszę bardzo. Chciałem przypomnieć o ograniczeniu długości przemówień. Czasu przemówień. Jakie ograniczenie pan tak powiedział? Jak mają radni, czyli do 4 dni. Zatem musimy to przegłosować. Szanowni państwo, wniosek pana radnego Marchewki. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego wniosku polegającego na ograniczeniu czasu wypowiedzi do 4 minut, czyli czasu takiego samego mają radni, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Nie ma. Kto się wstrzyma, proszę podnieść rękę. Trzy. Czy to rozumiem, że w tej chwili mamy na sali 17 osób? Pan chyba nie chciał. Nie, przecież ja głosowałam. Nie. 17. Jest 17. Okej, na to wszystko się zgadza. Wniosek został przyjęty. Czy ktoś z państwa niebędących członkami chciałby zabrać głos? Nie, jest, tak? Proszę przepraszam, czy mógłbym jeszcze wcześniej powiedzieć odnośnie, zanim pan prezes powie? Chciałem przeprosić, czy za coś, co zrobiłem na komisji, nie ze złej intencji. To, jeśli pan pozwoli, to będzie. Proszę bardzo. Jeszcze są mieszkańcy. Ja użyłem sformułowania, że uprzednia rada pisała i popierała wnioski mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego w sposób taśmowy, a nie dodałem najważniejszy. Powiedziałem, że żaden z nich nie był rozpatrzony i nie dodałem najważniejszego, że nie był rozpatrzony, bo być może dlatego, że nie był tutaj analizowany każdy dokładnie. Może to by inaczej wyglądało. Ale prawda jest taka, że przy poprzednim biurze planowania przestrzennego właściwie żadna uwaga nie miała szansy, odwrotnie niż jest teraz, gdy przewodniczącym jest pani prezydent. Więc przepraszam radnych, bo to jest krzywdziłem, to jest nieprawda. Bardzo dobrze, że popierali mieszkańcy. Jak się nie udało, to raczej nie można mieć do nich pretensji o to, że się nie udało. Tak było po prostu w poprzedniej kadencji, również Rady Miasta i Prezydenckiej, gdy pan wiceprezydent Bujakowski nigdy, nigdzie nie udzielił żadnej uwagi. Jeszcze raz wstaję i przepraszam wszystkich obecnych w tej kadencji i proszę, żeby mieszkańcy powiedzieli tym, gdyby była taka okazja. Nie powinienem tak powiedzieć. Przepraszam. Dziękujemy. Szanowni Państwo, ja się troszeczkę powtórzę, bo na komisji też mówiłem. Znaczy, jaka była intencja składania pisma, któreśmy złożyli? I było, pismo ma charakter ogólny, nie odnosiło się do konkretnych działek i do konkretnych nieruchomości, które posiada spółka, na których planowane są inwestycje. Tutaj z panem Andrzejem Mieczkiem ustaliliśmy, że do piątku wpłynie jakby nasza konkretna propozycja, co chcielibyśmy, aby państwo zaopiniowali w stosunku do zmiany studiów. Ja skoro już mam możliwość spotkania się z państwem, chciałbym też troszeczkę krótko postaram się zmieścić 4-5 minut, żeby też nie przeciągać, ale troszeczkę powiedzieć o zamierzeniach, jakie są i uwarunkowania w stosunku do rozwoju uzdrowiska. Po pierwsze, spółka STK Investment, która zakupiła uzdrowisko w 2010 roku, zakupiła je w celu rozwoju i w celu zbudowania ośrodka uzdrowiskowego, takiego uzdrowiska z prawdziwego zdarzenia. Stąd też nasz projekt zagospodarowania tego terenu. Staraliśmy się przy zmianie planu o umożliwienie już wystartowania budową jednego obiektu przy łazienkach. Niestety to zostało odrzucone i plan tego nie uwzględnia. Stąd został opracowany nowy projekt uzgodniony przez konserwatora zabytku. Działania, które do tej pory są, część działań jest kontrowersyjna, część myślę, że jest oceniana przez mieszkańców, bo takie głosy do mnie też docierają. Kontrowersyjna na pewno to jest ta likwidacja tego przystanku autobusu 155 i to sobie zdaje sprawę, że taka ta decyzja była decyzją kontrowersyjną i nie dla wszystkich wygodną. Ale myślę, że plusem tej działalności, która do tej pory prowadzi uzdrowisko, jest między innymi rewitalizacja parku, bo
tych 3 latach sporo zmian zaszło w parku. Uznaliśmy z roli konserwatora zabytków na wycinki chory, gdzie ma nasadzenia i te chory realizowane w ostatnich 2 latach, tylko w kresach, kiedy to jest możliwe do robienia. Na pewno jest planowany, co zostało, napotkało duży opór ze strony społeczności lokalnej, dla mnie bardzo niezrozumiały. Planowane jest ogrodzenie terenu. Czemu ma służyć? Po pierwsze, poprawie bezpieczeństwa. Po drugie, ograniczeniu dzikich wysypisk śmieci, których na tym terenie jest cała masa. I po trzecie, ograniczenie wpuszczania szamp na teren ogrodziska, bo takie jest kilka punktów, gdzie te szampa normalnie są wpuszczane. To jest jakby cel ten, który jest postawiony. Ja bym chciał podkreślić i z tą stanowczością powiedzieć, że nie jest ideą spółki ograniczenie dostępu do parku. Park będzie otwarty, każdy będzie miał wstęp, nie będzie pobierana opłata za wstęp do parku, bo takie głosy są, że dlatego chcemy grozić, żeby się zamknąć i nie to jest intencją. Wszystkie przejścia, które w tej chwili istnieją, będą furtki i bramy. One będą otwarte. Oczywiście park będzie zamykany na noc. Ze względu bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa na tym terenie w godzinach nocnych park będzie zamknięty, w godzinach dziennych park będzie otwarty i każdy będzie mógł do tej pory wejść, tak jakby nadal będzie mógł korzystać z parku. Planujemy budowę infrastruktury, planowaliśmy, no bo dzisiaj mamy to ograniczone, zobaczymy jak zostanie zmiana planu. Infrastruktury sportowej, infrastruktury rekreacyjne z placami zabaw. Z całym ideą spółki było stworzenie przede wszystkim weekendowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców Swoszowic i okolic, ale i mieszkańców Krakowa. To był główny cel zagospodarowania parku i w tym kierunku idziemy cały czas. I tutaj te obawy, które są w miejscu, że zamkniemy teren, że nie będziemy wpuszczać nikogo, są bezpodstawnymi obawami. Także chciałbym to rozwiać, jeszcze raz podkreślić. Teren parku będzie terenem otwartym i dostępnym dla każdego mieszkańca. Ogrodzenie ma na celu zapewnić bezpieczeństwo, podnieść bezpieczeństwo, bo nawet na forach internetowych, bo ja śledzę fora internetowe z Swoszowic, jest sporo wpisów mówiących, że park jest niebezpieczny, że w nocy nie można wejść. Chcemy to zmienić. Po prostu chcemy to zmienić, żeby każdy czuł się bezpiecznie tutaj i każdy, kto przyjdzie, aby mógł spokojnie w tym parku przebywać. I to jest idea ogrodzenia i dlatego mówię, dla mnie niezrozumiałe jest z każdej strony utrudnianie i blokowanie tej inwestycji. Był problem parkingu przy kościele. Oczywiście osobiście rozmawiałem z księdzem proboszczem, uzgodniliśmy pewne zasady korzystania z tego parkingu, że nie będzie ograniczeń. W tej chwili zmieniliśmy nawet koncepcję i parking nie będzie w ogóle grodzony. Ogrodzenie pójdzie poza parkingiem, żeby już nie robić żadnych powodów do konfliktów, więc generalnie parking ten, który jest przy kaplicy, będzie cały czas dostępny, nie będzie grodzony. Więc sporo tego typu rzeczy, które na etapie rozmów i sugestii ze strony tutaj mieszkańców wychodziły, myśmy uwzględnili przy ogrodzeniu. I to w tej chwili te projekty, które zostały złożone, wszystko to uwzględniają. A nadal mamy potężną blokadę grodzenia tego terenu. I to mówię, to mnie bardzo dziwi, bo chcemy stworzyć fajne miejsce, bezpieczne miejsce i miejsce zagospodarowane, gdzie tak naprawdę można będzie wyjść i spędzić mile czas, no ale napotykamy i tym bardziej, że nie szukamy środków zewnętrznych na to. Wszystkie inwestycje, które spółka prowadzi ze środków własnych. Na dzień dzisiejszy spółka w okresie 3 lat wydała prawie 3 miliony złotych na inwestycje. Takie środki uzdrowisko wydało na inwestycje, odkąd zostały sprywatyzowane. Od 2010 roku. Odkąd po prostu STP nabył udział. Bo myśmy spółkę dokapitalizowali i te środki zostały przeznaczone. Tych inwestycji nie wszystkich widać. Widać je tylko w parku. Pozostałych inwestycji nie widać. Jedną z takich inwestycji
było ponad 700 tysięcy spłaty zobowiązań wynikających z tego korzystania z matecznego. Spadkobiercą, gdzie był wyrok sądowy, była klauzula wykonalności. I spółka w 2009 roku wystawiła na sprzedaż słoneczko, żeby spłacić te zobowiązania. Myśmy te pieniądze włożyli, żeby nie uszczuplać jakby majątku spółki pod kątem rozwoju. Spółka w międzyczasie sprzedała gro terenu. Sprzedała teren po drugiej stronie kąpielowej przy kościele. Kupiła to firma Interval z Rzeszowa. Drugi teren sprzedała za Szwajcarką naprzeciwko plebarii. Kupił to pan Zasada. Myśmy ten teren odkupili po prostu w celu scalenia i stworzenia właśnie takiego kompleksu rekreacyjnego i kompleksu uzdrowiskowego na tym terenie. Dlatego w tym taka jest idea spółki i w tym kierunku idziemy. Stąd ten plan, który państwo wczoraj dostaliście, ta koncepcja rozwoju to zawiera. Ulokowaliśmy zabudowę tylko w tych miejscach, gdzie została ona uzgodniona z konserwatorem zabytku. Ona nie narusza drzew, ona nie narusza ochrony wód, ona nie narusza terenów zielonych, czyli nie uszczupla w takim sensie terenów zielonych, które mogą być terenami rekreacyjnymi. I ona została skomasowana po prostu w jednym miejscu, bo tam ta analiza widokowa, która została zrobiona przez profesora Myczkowskiego, wskazała, że tylko tam możemy budować. Więc to te założenia, ten projekt został na takich założeniach oparty i w tym kierunku po prostu chcemy iść, ale no mówię, no napotykamy cały czas na potężny opór i dla mnie bardzo niezrozumiały, bo macie państwo pogląd, jak wyglądał park w 2009 roku, na początku 2010, jak wygląda park dziś. Koszty utrzymania tego parku to jest kilkaset tysięcy miesięcznie, rocznie. I to ponosi spółka. To są potężne koszty utrzymania tego parku. Nikt nie dofinansowuje. I teraz, jeżeli my ten park chcemy ogrodzić, chcemy uniknąć dewastacji, która jest, chcemy uniknąć nielegalnej wycinki drzew, bo takie rzeczy się zdarzają, że w nocy ktoś przychodzi, wytnie drzewo, wyciągnie i tyle. I kilka takich przypadków mieliśmy. To jest zgłaszane na policję. Po prostu tego chcemy uniknąć. Ja rozumiem, że krzyk jest wśród mieszkańców, którzy graniczą z parkiem, gdzie mieli postawione zabudowanie, gdzie mieli postawione drogi. I tutaj rozumiem, tylko nie rozumiem tego krzyku zero. Dlatego ja bym państwa prosił o spojrzenie na niektóre rzeczy właśnie w takim kontekście i przekazanie mieszkańcom, państwo reprezentujecie przecież mieszkańców całej dzielnicy, że ideą spółki nie jest zamykanie parku. Tak myślę. Ja myślę, że pańskie przemówienie jest całkowicie jasne. Szczegóły pan przedstawił na Komisji Planowania, tak. Komisji Planowania Przestrzennego. Pan przewodniczący wraz z komisją też tam się ustosunkowali do stanowiska oczekiwań uzdrowiska. I na ten moment według mnie to tyle, no bo cóż więcej w tym temacie jeszcze. Pan Bania, tak? Proszę bardzo. Ja krótko. Szanowni Państwo radni, chcieliśmy podziękować za wsparcie tutaj Komisji Infrastruktury i krótko mówiąc, liczymy po prostu jako mieszkańcy na poparcie przy wyłożeniu studium, czy po pozytywne opiniowanie tutaj naszych wniosków, które zostaną jak gdyby skomasowane i przedstawione tutaj Radzie Dzielnicy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, miał Pan na myśli Komisji Planowania Przestrzennego, a nie Infrastruktury. Przepraszam Panie Przewodniczący, mój błąd, wyraziłem się nieprecyzyjnie. Czy ktoś z Państwa jeszcze jest zainteresowany wypowiedzią? Nie. Zatem, proszę bardzo. Chciałem tylko powiedzieć Panu Prezesowi, że tam jest zupełnie zrozumiały stosunek i ten mur, o którym Pan wspominał, mieszkańców. Wszystko zaczęło się w sprawie autobusu, cośmy sobie omówili, zlikwidowanie linii. I to już jest nastawienie na nie. Druga sprawa było odwołanie przez Pana Prezesa i wielu uzdrowiska, gdzie kardynał Dziewiźna
nie wiem, na tydzień albo na krócej został zawiadomiony, że nie będzie mógł odebrać tą mszy, to się pamięta. Natomiast z mojej oferty, uzgodnionej z panem przewodniczącym dwa lata temu, którą przedstawiłem panu przynajmniej dwukrotnie w osobistej rozmowie, a może trzykrotnie, bo trzy razy rozmawialiśmy, osobiście pan nie skorzystał. Gdyby pan to, co dzisiaj powiedział, w odpowiednim czasie, z wyprzedzeniem, czyli pozytywne tutaj, pozytywne przedstawienie tej sprawy, zwrócił się o spotkanie do nas, my byśmy tutaj z panem się spotkali i wtedy moglibyśmy ocenić, co o tym myśleć. Nasza oferta, jak rozumiem pana przewodniczącego, jest, proszę pana przewodniczącego o poparcie takiej oferty, że jeżeli uzdrowisko, władze uzdrowiska chcą, mają coś nowego i przedstawić i się poradzić, to powinniśmy po prostu, to powinni się do nas zgłosić, żeby nie było takich nieporozumień. To są te trzy sprawy, które nastawiły na całkowicie, że widowiskowo czarta sprawa wycinanie drzew, które jest porządkowaniem, które jest wszystko lege artis zrobione. Natomiast dla ludzi przy tamtych trzech to już wygląda podejrzanie. Gdyby było więcej troski o budowanie wśród mieszkańców obrazu uzdrowiska, te problemy byłyby znacznie mniejsze i miałby pan poparcie Rady, jeżeli byśmy poparli i zgłaszali pana propozycję. Dziękuję. Dziękuję. Generalnie tak, ta propozycja oczywiście padała ze strony pana Andrzeja o spotkanie, tym, że było to troszeczkę za wcześnie, bo jakby dokąd nie było ostatecznej koncepcji rozwoju, trudno było spotykać się i mówić, jakie my mamy plany. Więc jeżeli teraz państwo wyrażacie dalej, to jak najbardziej w tym momencie możemy się spotkać i porozmawiać, bo dziś już wiemy tak ostatecznie, co chcemy, a z drugiej strony mamy pewne rzeczy uzgodnione, co możemy, bo co chcemy, to jest jedna rzecz, ale co możemy zrobić, to jest druga rzecz. Zatem rozumiem, że pewnie dojdzie do skonsolidowania terminów i w trójkę się spotkamy z przewodniczącym Komisji Prawa z prezesem i z moją wspólną osobą. Okej, na ten wstęp jesteśmy mówieni.